Witam gorąco z gorącego Meksyku. Dzisiaj zagramy sobie Królestwami Północy, Ściana Tarcz. Patrzyłem na stronę z Gwinta, jakie tam właśnie talie teraz są, jeśli chodzi o KP. No i tak, kurczę, te wszystkie talie wyglądają no identycznie jak w poprzednich sezonach i tak dalej, jeśli chodzi o metę, więc po prostu nie wypożyczyłem sobie żadnej, a zrobiłem sam. Zrobiłem sobie talię pod Ścianę Tarcz, gdzie jest nasz król Rogner jako ten nasz fantastyczny finisher, ale również bardzo dużo Wiedźminów się tutaj znajduje właśnie z królem Rognerem. To jest fantastyczna sprawa, dlatego że bardzo dużo tych adeptów Szkoły Gryfa sobie porobimy przez to, że będziemy przemieniali sojuszniczych Wiedźminów, ale również bardzo ciekawa karta, która czasami odda, czasami gorzej, to jest Geralt Axie, która kiedyś resetowała jednostkę, a teraz jest działa tak samo jak Miruna. Tyle, że Miruna na zemście, a tutaj jest przechwyć jednostkę o maksymalnej sile równej sojuszniczym Wiedźminom w tym rzędzie. Czyli na przykład, jeśli mamy Wiedźminów 5 w naszym rzędzie i tutaj ważna sprawa, nie liczcie Geralta Axie. Geralt Axie się nie liczy. Czyli na przykład, jeśli jest jednostka 5-punktowa, którą chcecie przejąć, a na stole są 4 Wiedźminy i rzucacie Geralta, to nie przejmiecie tej jednostki. Zaś jeśli macie 5 jednostek Wiedźminów i rzucicie Geralta, to przejmiecie tą jednostkę. Mam nadzieję, że zrozumieliście. W każdym razie działa to bardzo podobnie jak Miruna. Jest to troszeczkę taka, no, można powiedzieć, lepsza Miruna, jeśli będziemy mieli Wiedźminów sporo. Jest też trochę kontroli. Mamy Książę Anceisa, mamy Ciroko, no i oczywiście Keldar, który będzie nam tworzył Wiedźminów, tak żebyśmy mogli przemieniać ich w adeptów Szkoły Gryfa, którzy posiadają na starcie tarcze. Także tak się prezentuje talia. Link do talii znajduje się w opisie. No a teraz już przejdźmy do pierwszej gry. Naszym pierwszym rywalem będzie Nilfgaard Areszt. Zaczynamy. No, my niestety. Oj, te blokady zasrane. Nawet jak nieśmiertelnych zagramy, to ta blokada mnie zniszczy, ale widzę, że nawet ich nie mam, nieśmiertelnych. Redańscy rycerze, spoko, można sobie ich zagrać w pierwszej, na pewno Wiedźmin też bardzo fajny. Adept, no raczej adepta tutaj w tej pierwszej nie mam na co rzucać, adept to będzie ten nasz zajebisty silnik pod tarczę, nie? Ale to później. Mamy widmo, więc teoretycznie z desantu możemy dalej wyciągnąć sobie nieśmiertelnych. Tarcza z łusek. I Berengar, okej. Dobrze, a więc tak, od czego my sobie zaczniemy? No myślę, że od redańskich. Myślę, że od redańskich. Ohohoho. Drony, piony, jak pięknie to brzmi. O ja. Boisz się? Ja myślę. No, za chwilę sobie te widmo zagramy oczywiście. Gwiazdy w koniunkcji. Czas działania. Kurde, te widmo. A, olać tą kryształową. Kryształową to chcę na Wiedźmina rzucić, bo to będzie potem co trzy tury, znaczy po co turę 3 punkty. Więc teraz ja bym sobie redańskiego rycerza, albo nie. Nie. Teraz to ja zagram Wiedźmina Szkoły Gryfa. Okej. No nic, to wiele zmienia. W takim razie zagram sobie jednak tego redańskiego. Lepiej się poddać. To jest bardzo ciekawe, że rywal postanowił jednak spasować. Ale co my teraz robimy? Hej. On na tych kultystach naprawdę może zrobić takie punkty zabójcze, że ja bym chętnie go przycisnął, ale... Choć mamy właśnie Ciroko, więc... tego scenariusza bać się nie musimy.
No dostęp do tego mamy, nie? Leo na pewno potrzebujemy, adeptów fajnie byłoby mieć, ale zawsze możemy też mieć Skerseren. Kurczę, no ciężka sprawa, teraz nie wiem, czy to grać, czy nie grać. Zagrajmy Wiedźmina i zobaczmy, co się wydarzy. Naznaczony przez Fejn. Dobra, spasujmy to. Ja tylko liczę, że on nie rzuci teraz scenariuszu, bo on go sobie odpali wtedy. Będą mu działali ci kultyści. Okej, nie robi tego, więc super. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestaje. Dobra. No to Sirocco mamy na jego scenariusz, więc ci kulteści nie będą jacyś giga. Mamy bardzo, bardzo fajną rękę. Brakuje mi Geralta, byłoby fajnie dobrać. Niestety go nie dobrałem. Na pewno Geralta byłoby fajnie, bo wyciągniemy Leo. Króla Rognera mamy jak wyciągnąć, no bo mamy desant. Więc nie musimy się o to w ogóle przejmować. Ćwiczenia też sobie zostawimy. Mamy Leo, ok. A to w takim razie poszukamy. Adept. No i git, ja bym zostawił. Tak to mamy dwóch adeptów. Z Kerseren i ze szkoły. Boże, i z jednostki po prostu. Dobra. No nie mamy Geralta, no ale trudno. A. Widziałem bestię lukawą i jej następny. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Zagramy sobie Kerseren. U adepta. Następnie zagramy sobie Berengara. Dlatego, żeby zdjąć po prostu te wszystkie blokady, które mamy. To i tak nic nie robi na rozmieszczeniu. A mamy już przynajmniej Wiedźmina, bo gdybym go sobie zagrał bez żadnego Wiedźmina, no to wiadomo, że by się zniszczył ten Berengar. Jest scenariusz, więc jako pierwszy oczywiście sobie to zbijemy. Wzmocnimy sobie Króla Rognera, no i wygrywamy gierkę. Także przejdźmy do gry numer 2. Naszym następnym rywalem będą potwory, niepohamowany głód. No i tutaj zaczynamy. Znowu. Dobra, więc tak. Więc tak, mamy Wiedźmina, więc spoko. Mamy widmo i widzę, że desant również. Także mamy dostęp do nieśmiertelnych. To nie jest żaden problem. Na pewno adepta nie potrzebuje. Wecemira sobie już zostawimy na tej ręce. I tak w sumie patrząc, to kurczę, ewentualnie ćwiczenia mogę wymienić. Berengar. No dobra, my to sobie zostawimy. Zacznijmy sobie może od... Żeby tutaj nie było, że Manticore jakaś poleci, albo właśnie ta Miruna zasrana, nie? Wolę, żeby chyba z Manticore mi zbił w Gryfa, niż nieśmiertelnych. Zaś jeśli chodzi o tego... już zapomniałem. Dobra, gramy po prostu kartę. Mirunę, o! Zaś jeśli chodzi o Mirunę, no to wiadomo, że gdybym tego nie wzmocnił, to po prostu przejąłby mi. A Miruna jest częściej w taliach niż taka Manticora na przykład. Subkup. Spokojnie, kochanie, pomogę ci się. Dobrze, to my to sobie obijemy, zagramy sobie desant. Wyciągamy nieśmiertelnych, no i sztos. Jeden padnie, drugi go zastąpi. No i sztos, teraz możemy zagrać sobie widmo. Jest wielka ropucha. Gdzie jest Sabrina? Dobra, no mamy silniki już fajne. Te Kersery mogę nawet jeszcze zagrać. To nie jest problem. Wielka ropucha. No to tutaj rywal już typowo będzie grał na po prostu...
zrobienie sobie cmentarzu i spasowania, nie? Pewnie teraz, gdy zagram kartę, no to on by spasował. Więc czy ja chcę to... No tak, no będziemy mieli kontrolę przynajmniej. To teraz co tutaj zagrać? To jest lekki problem. No, zróbmy tak. Zagrajmy sobie te Kerseren bez kitu. Może mentora? Nie, dawaj Wiedźmina tego. Najpierw strzelam, żeby ich zmiękczył. Mieczem dokańczam robotę. Dobra. Oczywiście jest pasu rywala. Można było się tego spodziewać. Klikniemy sobie jeszcze te Kerseren. Może właśnie na Anseisa. No mam jak wyciągnąć akcji, więc to nie jest problem. Ten Anseis cały czas mnie martwi, no i Sirocco byłoby fajnie dobrać. Aha, no to dobra, no dalej mi brakuje tych najważniejszych kart. Dobra, no nic, zagramy sobie po prostu Adepta. Tylko, bełty i bełty, aż mi się niedobrze robi. Wzmocnimy sobie Adepta. Olać Anseisa. Anseisa i tak ścianę tarcz rzucę i będzie git. Tylko no problem jest to, że muszę go jakoś dobrać. A Adepta mam 100%, bo Geralta rzucę już jest, nie? No kurczę, fajnie jakbym dobrał te dwie karty, nie ukrywam. O ja, jeszcze Dagony. Ty, Dagona to dawno nie widziałem, naprawdę. Ale Dagony są tak okropnie mocne. Żeby z kitu. Teraz pewnie królowa poleci zjeść tego Dagona. Potem sobie tę królową wskrzesi, nie? Jednak nie. Jednak nie. To jest co? Odejdź. Odejdź. Dobra. A teraz czy te tarcze dadzą sobie radę? Kurde, naprawdę liczę na to, że sobie poradzą. Widmo nie potrzebuje. Kurde. No i ani Sirocco, ani Anseisa, więc kontroli to tutaj nie mamy w ogóle. Jedyna, no to jest Geralt akcji, ale to jest, no, to jest o wiele za mało. Nie fajnie. Rozpoczniemy sobie właśnie przez zagranie Wiedźmina. Jeszcze to się tworzy, ja już nie pamiętam nawet jak ta karta działa, nie? Za bardzo. Uchta. Okej. Okay. Zróbmy to tak. Dead love. To bije najmocniejszą? Najsłabszą. A. Już teraz nie pamiętałem. Dobra. W takim razie moglibyśmy nawet tego Geralta zagrać. To, że kurczę, tarcza to tarcza. Ale nie, ja sobie go przemienię potem, więc to nie jest problem. Dobra, to zróbmy to. Dawaj tutaj. To teraz mi uderzy w tarczę, a ja sobie przemienię tego Geralta mimo wszystko.
Więc no, to nie jest żaden problem. Królowa krabopająków. O, ale tutaj będzie miał strasznie dużo ten punktów rywal. Bardzo, bardzo dużo. Hej, widzę tą kerserę. Obojętnie, dawaj tutaj. Możemy tarczę z łusek w sumie zagrać. W ogóle będę grał na pewno desant, więc desant. By ten desant grać. Żadańskiego rycerza? Kurde, że ten Anceis ma 10 siły i że to tylko do 9 się da. Aż to boli, nie? Ale dobra, na spokojnie. Zagrajmy sobie właśnie... to. On się tutaj zapcha. Dla mnie spoko. Może jakbym Keldara teraz zagrał? Kurde, no nie... Mogę w sumie zagrać Keldara. Wydaje mi się, że tej Miruny tutaj jednak nie będzie. Może jak się okaże, że bez skitu będzie, nie? Ta Miruna. Aj. Dobra, kurde, lecimy. Z pewnością któryś z was zna odpowiedź. Teraz bym defant po prostu zagrał i stworzę kolejnego Wiedźmina. Zaryzykujemy, no. Jak będzie Miruna, no to szkoda. Bardzo. Jak nie będzie Miruny, no to zajebiście. To nam to bardzo odda wtedy. A akcji to dopiero rzucę w momencie, gdy no, uzbieram trochę tych Wiedźminów. Kurde, najgorzej jeśli mi też zbije tego adepta, nie? Mogłem mu dać cholera tarczę. Okej, okay, nic się nie dzieje. Więc chociaż tyle, ale patrzcie już jaka różnica punktowa. Mam nadzieję, że mimo wszystko to się zaraz zmieni, nie? Dobra, dobra, już jest elegancko. Teraz byśmy mogli nawet sobie zagrać Berengara. O, przywołał się. To dawaj tego Berengara. Czy rozumiesz chociaż słowo z tego, co mówię? Tak, odzyskaj pęd. Już się za to biorę. Co on teraz robi? Ja nie pamiętam. Kręci się i macha tymi łapami. A, pochłoń sojuszniczą. I za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę zemstą, wzmocni się o jeden. Dobra. Kurde, czy my to w ogóle ogarniemy? No, patrzcie, ile on ma cholera już punktów. My będziemy mieli sporo tych tarcz, ale... kurczę... Skoro nadal może schodzić, tośmy jeszcze nie skończyli. Tylko sensownym trybikiem tej pieprzonej maszynie zwanej życiem. Kurde, mógłby się już zapchać. To jest w sumie obojętne. No to jest w sumie obojętne akurat. Dobra, to rzućmy sobie Wesemira. Okej. Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. Możemy teraz nawet zagrać akcji, żeby przejąć sobie Dytlapa. Aha, no to jednak nie.
To jest git, on już nie ma miejsca, to nawet nie ma ten, nawet tego nie ma sensu robić. Lepiej zagrać już tego Leo, on już jest zapchany tutaj całkowicie. Wejść na górę jest łatwo. Więc no, super. Parowanie strzał w locie? Tylko czy to wystarczy, kurde, no nie wiem, wątpię raczej. 141 do 91. Okej, ale on traci już tylko karty, dobra. To co, rzucamy w takim razie króla Rognera. Teraz tak, damy sobie tutaj tarczę. Bardzo fajnie, rzućmy sobie tutaj tarczę. Bardzo fajnie i rzućmy sobie właśnie króla Rognera. 131. No proszę bardzo, kurde, to jak on nie ma jak zagrać kart, to mamy to. Bo akcji teraz 2, 4 za 6 punktów, on ma Aerodite. Okej. Okay. To ile to jest? 2, 4 za 6 mogę jednostkę przejąć. No to dobra. Jakieś ostatnie słowa. Zabrakło. Kurde, 2 punkty, zabrakło. No nic. Było bardzo blisko. Przejdźmy do gry numer 3. Naszym następnym rywalem będą Krasnoludy. Krasnoludy, nasz rywal rozpoczyna. Bierzemy się do roboty. No i mamy nieśmiertelnych na ręce, widmo na ręce, także nie musimy się w ogóle przejmować. W razie W możemy kolejne widmo po prostu zagrać. Zarodniki raczej wymienię sobie. Geralt akcji. No na pierwszą rundę i tak tutaj nic nie będzie mi działał ten akcji, ale zostawimy już sobie go. Za to tarczę wymiana. No i w pierwszej kolejności leci nieśmiertelny. Zaraz sobie widmo dogramy, a potem redańskiego rycerza. O, tej karty też już dawno nie widziałem, żeby ktoś grał. Nowigradzka Sprawiedliwość. Ja bym cię tu w szarzu więcej nie widział. Gdzie jest Sabina? Gabor. Muszę się łapić. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszym waszym. No ty kurde. Ja bym chciał mu tego Gabora zbić, tylko teraz tak. Jak to kurde zrobić? Przydałoby mi się jakoś wzmocnić tego Ancesta, ale nie mam jak. Nie mam jak. No, dobra. Lecimy tak i myślę, że zagramy sobie Wiedźmina Szkoły Gryfa. Najpierw strzelam, żeby ich zmienić. Bo to i tak teraz poleci tutaj, na przedni rząd. Więc nie będę wzmacniał tych jednostek. Jest Zoltan teraz. O, a to jest akurat spoko sprawa, bo skoro... Jak to wygląda, to mógłbym teraz podziałać. Właśnie z Sansejsem. Dobra. Oj kurde, wygląda na razie pięknie to. Mamy! No i Ansejs oddał, no fantastyczna sprawa. On ma co prawda jedną kartę z wytrzymałością.
Także... No jakąś tam przewagę 4 punktów ma, ale my sobie oczywiście pogramy tak, żeby powyciągać go, co nie, tych wszystkich kart. Jest Vesemir. Okej. Okay. Adepta byśmy musieli sobie wyciągnąć z Geralta. Dobra, zróbmy tak. Lecimy z adeptem. Już się za to biorę. Okej. Aż mi się niedobrze robi. No myślę, że Berengar, nie? Albo Desant. Ale zaś Desant, kurczę... Desant to bym chętnie zostawił. Jakby nam, no jakby było dosyć ciężko, to właśnie zostawić Berengara i Desant. I myślę, że dalibyśmy radę wygrać. Wtedy na samym, powiedzmy, Wiedźminie i... no i Berengarze, który ma 12 punktów. Tylko kurde, co ja bym wtedy... Co ja teraz mam rzucić w takim razie, do? To jest to. To jest to, że nie ma właśnie czego rzucić. Mogę zagrać sobie Keldara, ale Keldar nie, no to jest dużo za wcześnie jeszcze. Więc najlepsze, co bym mógł zrobić aktualnie, to zagrać kolejnego adepta. Wejść na górę jest łatwo. Okej. Mamy 3 jednostki Wiedźminów, więc nawet mógłbym Geralta zagrać teraz w ten krasnoludzki wóz. Moglibyśmy zagrać, bo to będzie mnie wkurzało. A ja i tak potem będę miał dosyć ciężko, żeby tutaj coś zrobić z tym akcji. No tego i tak nie mogę, dobra. Teraz już Keldara możemy zagrać. No, na razie to wygląda tak, że ja na 2-0 go zrobię. Tak dalej pójdzie. Bez kitu, nie? Mogę w końcu zejść na ziemię? No, na razie to wygląda serio, cudnie. Obojętne. Dobra. Patrzcie, 20 punktów przewagi. No, rywal ewidentnie nie dobrał. Ewidentnie. Więc no teraz to kurczę, liczyć na to, że król Rogner zrobi furorę. A na razie to wygląda to naprawdę mega, mega solidnie. Tutaj mega dużo punktów z Denisa. Sobie też przemienimy. Zdaję sobie sprawę, że zabrałem sobie jeden punkt. Tarcza mi da kolejne 2 punkty, nie? Więc to jest dużo lepsze. O! To bardzo ciekawe. Wejść na górę jest łatwo. Dawaj znowu! Tylko tym razem. Dobra, widzowie, ja to robię. Czuję, że to robię. Też Rogner rozwali to teraz. Pania Zoltana. Nie no, naprawdę, słabo dobrał. W ogóle nawet nie ma Zoltana tego kolejnego. Nie ma Munro, żeby sobie poprzemieniać. No ma straszną tutaj lipę nasz rywal. Dla mnie to spoko akurat. Także rzucamy i zobaczmy. Czy to wystarczy. Czy zamiast tego mogę potrenować na wahadle? Jestem w tym znacznie lepszy.
No mamy dwa razy więcej niż on, także no, wygrywamy to na 2-0. Tutaj akurat talia okazała się dużo, dużo mocniejsza. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście zostawcie lajka, będę bardzo wdzięczny. No a teraz trzymajcie się, no i powodzenia na szlaku.